Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, nasz webinar dzisiejszy, ponieważ mamy okres ferii. Będzie poruszał tematy, które no może nie są najmilsze, ale trzeba czasem o takich rzeczach porozmawiać, czyli kontuzje, urazy w zimie. Tak króciutko się przedstawię dla tych z Państwa, z którymi nigdy nie miałem okazji się spotkać wcześniej, bądź dla osób, które Państwo będziecie chcieli pokazać ten nasz webinar. Jestem lekarzem medycyny, dietetykiem, specjalizuję się w dietetyce klinicznej, czyli w leczeniu z pomocą diety. Jestem też dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą i tą wiedzę sobie pielęgnuję i rozwijam, a ponieważ mamy dostęp do najwspanialszych mieszanek ekstraktów roślinnych, więc jest mi tym łatwiej. No i mam tą przyjemność też, jestem twórcą medycyny fundamentalnej, też uczestniczę w bardzo wielu projektach badawczych, także nie tylko edukacja, nie tylko fitoterapia czy dietetyka, ale również na przykład praca czy konsultacja w poradni genetycznej, czy na co dzień praca po prostu z pacjentami. Wielką przyjemność mam, ponieważ dzięki ekstraktom roślinnym mam też fantastyczne narzędzie pracy. No i teraz to narzędzie pracy w okresie zimowym może dotyczyć zwiększonej ilości kontuzji i urazów. Tak, i nasze dzisiejsze spotkanie to kontuzje i urazy w zimie, jak sobie z nimi poradzić. I też chcę zwracać Państwu uwagę, aby starać się na tyle wzmacniać swój organizm i ćwiczyć go, żebyśmy też zapobiegali tym kontuzjom, bo kiedy jeździ się na nartach, kiedy korzysta się z uroków zimy, no mogą się zdarzyć różne bardzo niemiłe sytuacje. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy, a całkiem nieźle jeżdżę na nartach, bywam sobie gdzieś tam na stoku, to zdarzało mi się zobaczyć kontuzje osób, które sobie jechały na nartach przede mną, gdzie z takiej maleńkiej góreczki na takiej małej chopce nazywanej muldą dziewczyna sobie skręciła tymi swoimi nartkami z tej chopki i tak była krucha, że na tej oślej łączce z tej maleńkiej górki złamała nogę. Więc to jest jedna z sytuacji, która dała mi do myślenia, że aby uprawiać jakikolwiek sport, szczególnie sport, gdzie mamy tak, szanowni, tak wielkie dźwignie, tak wielkie siły, ponieważ narta, na przykład moja narta ma 165 cm, tak? Jest zawodniczą nartą do slalomu. Jest nartą bardzo twardą i bardzo wymagającą. Buty też są bardzo silnie przymocowane do nóg, więc tak naprawdę dźwignia, jaka działa na nasze stawy, na nasz kręgosłup, na nasze mięśnie, jest gigantyczna. Jak Państwo sobie jeździcie na łyżwach, to rzadko kiedy, a właściwie prawie nigdy nie dochodzi do takich sytuacji, no chyba, że skręcimy gdzieś bokiem tą łyżwę albo, nie wiem, staniemy sobie niefortunnie albo mamy źle zawiązane łyżwy, że dochodzi do jakiegoś urazu w stawie skokowym na przykład. Natomiast te buty gigantyczne, które trzymają nasze stopy w tych nartach, powodują, że nie ma uszkodzeń w stawie skokowym. Natomiast słuchajcie, siły, jakie działają na staw kolanowy, na biodra i na kręgosłup, są naprawdę gigantyczne. I jeżeli my nie będziemy przed wyjściem na narty przynajmniej miesiąc czasu ćwiczyć, rozgrzewać i adaptować tych mięśni i ścięgien do wysiłku, to naprawdę może skończyć się źle. Także króciutka statystyka, słuchajcie, nie mam jakichś wcześniejszych statystyk, ale to tylko po to, żeby się tak zorientować. Zimą 2017-18 ratownicy GoPro pomogli 336 osobom zejść z gór. Niestety 6 turystów zginęło. Więc to jest też jeden z elementów, czyli wspinaczka wysokogórska, czy w ogóle łażenie po górach, słuchajcie. Więc bardzo niebezpieczna, tym bardziej, że mamy takie góry, w których można po prostu zabłądzić
i można po prostu zamarznąć. Więc jeżeli planujecie jakieś wycieczki w góry, to bardzo was proszę, zaplanujcie to sobie bardzo ostrożnie. Naprawdę z górami nie ma żartów. Ale na szczęście ratownicy działają również na stokach narciarskich i słuchajcie, średnio co roku około 3000 wypadków na stokach narciarskich się zdarza. Około 3000 wypadków. No niestety zdarzają się też sytuacje tragiczne na nartach. I też ostrzegam młodych gniewnych. Mój kolega, bardzo świetnie jeżdżący na nartach, zginął w Alpach pod lawiną. Tak, więc jeżdżenie w miejscach niedozwolonych, dzikich, jest fantastycznym sposobem podniesienia sobie adrenaliny. No ale jak się wyjeżdża w takie górki, to warto wcześniej jakiś testament sobie napisać, czy napisać rodzinie, tak, że mogę już nie wrócić. Więc zawsze to ryzyko walki w górach, tej cudownej adrenalinki, jest obarczone możliwością błędu, urazu, a nawet śmierci. Musicie brać to pod uwagę. Im bardziej, im lepiej przygotujemy się, tym będzie lepsze funkcjonowanie naszego organizmu. Słuchajcie, sekundeczkę, ja tu mam jakiś problem z wyświetleniem slajdu. Jest, dobra. Teraz sobie przypomnijmy 5 najczęstszych urazów zimą, czyli tak jak wspomniałem, możemy sobie złamać nogę, rękę, różne rzeczy, szczególnie upadając na oblodzonej powierzchni. Tutaj nie mówimy tylko o feriach, ale mówimy w ogóle o całym okresie zimy. Słuchajcie, na co trzeba uważać i też zwracajmy szczególną uwagę na to, żeby pomagać osobom starszym w poruszaniu się w zimie, dlatego że to może być wielki problem dla osoby starszej, taki upadek, słuchajcie, na oblodzonej powierzchni. Nawet bardzo was proszę, jeżeli widzicie, że jest śliska droga i widzicie osobę starszą, która idzie bardzo powoli gdzieś o jakiejś laseczce i widzicie, że jest sytuacja niebezpieczna, pomóżcie tej osobie. Ach, żeby to jakoś nabrało siły wyrazu. Słuchajcie, upadek osoby starszej, która nie daj Boże złamie sobie kość udową albo gdzieś jakiekolwiek uszkodzenie spowoduje unieruchomienie tej osoby starszej, to nie jest tak jak u osoby młodej, tak, że się goi jak na psie, wybaczcie kolokwializm, tak się mówi. Dla osoby starszej unieruchomienie spowodowane złamaniem kończyny może być zagrożeniem życia. Pamiętajcie o tym. Więc pomoc osobom takim właśnie, szczególnie na oblodzonej powierzchni, słuchajcie, to jest naprawdę, jak widzicie taką sytuację, poświęćcie ten czas, pomóżcie tej osobie, żeby sobie dotarła do miejsca, do której chce dotrzeć. I powinniśmy też uczyć nasze dzieci takich reakcji. Druga rzecz to wstrząśnienie mózgu, tak, czyli jakieś uderzenie głową, które może powodować wstrząśnienie mózgu. Możemy stracić przytomność. Bardzo ważną rzeczą jest, słuchajcie, i to jest też takie ostrzeżenie dla wszystkich, w momencie utraty przytomności z powodu uderzenia, wstrząśnienia mózgu, bardzo ważną rzeczą jest to, aby po pierwsze udać się do szpitala, po drugie pod żadnym pozorem przez następne 2 tygodnie nie wstawać z łóżka w miarę możliwości, czyli no, może nie w łóżku, ale starać się nie uczestniczyć, nie biegać, nie ćwiczyć, nie szaleć. Dlatego, że jednym z powikłań wstrząśnienia mózgu z utratą przytomności są takie zespoły neurologiczne, w którym dochodzi do, nazwijmy to, takiego otępienia i inwalidztwa uniemożliwiającego normalne życie. To jest bardzo dziwna sytuacja, musicie o tym pamiętać. To nie jest fizyczne uszkodzenie mózgu, to jest takie uszkodzenie mózgu, które my jeszcze nie do końca rozumiemy, co jest tak naprawdę powodem tego zespołu neurologicznego po wstrząśnieniu mózgu. Także pamiętajcie, jak ktoś się mocno uderzy w głowę, straci przytomność, to nie wstaje i nie biega dalej sobie i tam nie przejmuje się, że nic się nie stało, ponieważ konsekwencje długofalowe mogą być dla tej osoby tragiczne. Nawet jak nic mu tam nie pękło, nie złamał sobie i w ogóle wydaje się, że wszystko jest w porządku, idziemy sobie do szpitala i sprawdzamy, co się dzieje, a później przynajmniej przez 2 tygodnie sobie leżymy w łóżku i oglądamy telewizję albo czytamy książki. Albo możemy sobie grać w szachy sami ze sobą, jak potraficie. Ostatnio dorwałem jakąś
taką aplikację do grania w szachy. Dawno nie grałem. Sprawiło mi to wielką frajdę spać. Następna rzecz to połamania żeber. No, Paweł, jak pytałem, jak tam kariera narciarska, no to już nam przypomniał, że jednym z niestety z częstych problemów związanych z jazdą, na przykład na nartach, ale również na łyżwach, są złamania żeber. Złamania żeber mogą być niebezpieczne, jeżeli dochodzi do przebicia klatki piersiowej albo płuca, może dojść do odmy i to może być niebezpieczne dla życia. Słuchajcie, nie wiem dlaczego mam światłowód tutaj, ale mi nie puszcza slajdów. Mam nadzieję, że to się jakoś poprawi za chwileczkę. Ale najprawdopodobniej serwer ClickMeetinga nam tutaj narozrabiał. Chyba będę mówił z głowy. Szanowni Państwo, wybaczcie, czy możecie napisać, czy mnie słychać i widać? Bo nie wiem dlaczego, okej, dzięki Panie Sławku. Widać slajdy? O kurczę, to czemu na moim nie widać? Dobra, lecimy dalej. Stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia stawu. Bardzo częsta dolegliwość, słuchajcie, wiadomo co się dzieje. Jest kość, staw jest połączeniem, no w dużym uproszczeniu dwóch kości, część ruchoma. I jeżeli z jakiegoś powodu źle sobie staniemy, albo jest jakaś taka dźwignia, szczególnie na łyżwach, na nartach, to może być problem, słuchajcie, dlatego że możemy sobie skręcić staw, zwichnąć staw. Także kontuzje sportowe i upadki w zimie to również powód krwiaków i siniaków, słuchajcie. Więc tego typu sytuacje mogą nam się też przytrafić. Oj, dzisiaj coś mnie te slajdy tutaj zaskakują. Czemu mi się nie pokazują slajdy? Wybaczcie, zastoję. Ale z jakiegoś powodu nie potrafi mi się wgrać slajd. Dobra. Jest siniak. Siniaki, słuchajcie, czy podbiegnięcia krwawe zdarzają się, chyba zdarzyły się każdemu z nas. Ja tylko uczulam Państwa na jedną rzecz. Siniaki i podbiegnięcia krwawe zdarzają się również w sytuacjach zaburzeń krzepnięcia krwi. I u osób, u których takie wylewy podskórne pojawiają się przy nawet bardzo delikatnym dotyku, powinny natychmiast udać się na konsultację do lekarza, słuchajcie, bo to może być bardzo niebezpieczny objaw. Ależ mnie dzisiaj ten komputer uczy cierpliwości. Slajd 13. Tak, wszystko jest pięknie, tylko czemu mój komputer nie wyświetla slajdów? Okej, stłuczenia czy tego typu problemy zdrowotne to jest też problem, który, wiecie, to się spotyka przez cały rok. Natomiast ważną rzeczą, czy takim elementem, który jest ważny w leczeniu, jest suplementacja. Słuchajcie, czy pojawił się slajd z suplementami? No dobra, czyli to jest wina mojego komputera. Coś się niedobrego dzieje, nie wiem, co się dzieje.
Okej, czyli szanowni państwo, nie tylko skoncentrujemy się na leczeniu czegoś, co już zaistniało, ale proszę bardzo, żebyśmy zawsze zwracali uwagę na tą profilaktykę. Czyli warto zawsze, kiedy coś planujemy, jakąś aktywność, stosować suplementy, które mogą zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym, tak? No i na przykład gojenie stłoczeń. I to te piękne kolory, które pojawiają się w tych siniakach. Słuchajcie, jeżeli sobie zastosujecie witaminę C w połączeniu z aloesem, to gwarantuję wam, że jakbyśmy zrobili sobie badania porównawcze, a u osób, które w ogóle nie suplementują witaminy C i te, które mają aloes i witaminę C, to gojenie tego typu dolegliwości po prostu u tych osób, które się suplementują i siebie dbają, jest krótsze. Dlatego, że cały ten metabolizm odnowa tkanki podskórnej przebiega szybciej, tak? Czyli mamy takie urazy, nazwijmy to pięć najczęstszych urazów zimowych, no i też mamy takie, niestety, słuchajcie, zdarzają się również przypadki w zimie, kiedy zdarzy nam się jakiś poważniejszy uraz, taki z przerwaniem ciągłości tkanek, no to też trzeba pamiętać, że należy, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy typu krwawienie, to zawsze pamiętajcie, że ucisk musi nastąpić w miejscu krwawienia. Tak? Czyli nie robimy tak jak kiedyś, że się zakładało opaski gdzieś wyżej w kierunku serca, tylko zawsze staramy się punktowo w miejscu, w którym jest to krwawienie, ucisnąć to, żeby zahamować ten krwotok. Urazy są bardzo popularne również w sporcie, czyli jeżeli nie tylko rekreacja, czyli wypoczynek gdzieś tam na łyżwach, na nartach, ale również u osób, które aktywnie uprawiają sport. I te osoby muszą zdawać sobie sprawę z tego, że to, co robią, wymaga od ich organizmu dużo większych zdolności adaptacji i wytrzymałości. Ignorowanie tego może spowodować nie tylko, że będą przez jakiś czas niedysponowani. Ignorowanie braku przygotowania do sportu może spowodować to, że taka osoba poprzez jakiś uraz, jakąś ranę, całkowicie i dożywotnio straci szansę uprawiania sportu, który kocha. I myślę, że znacie takie osoby, które z powodów zdrowotnych niestety musiały przerwać uprawianie sportu. Jest też coś takiego jak naciągnięcie czy naderwanie mięśni czy powięzi. Słuchajcie, to też za chwileczkę, jak wrócimy do suplementów, do ziół, to będzie nam łatwiej sobie kojarzyć te różne problemy zdrowotne, ale pamiętajcie, że mięśnie, powięzi, stawy, kości to jest coś, co no niestety może być uszkodzone. I teraz tu jest fajnie też pokazane, w momencie, kiedy jest uszkodzenie mięśni, to najczęstszym powodem tego naciągnięcia i naderwania mięśni jest, słuchajcie, brak rozgrzewki lub popełnienie błędów w technice ruchu, lub, i tu jest też ciekawostka, słuchajcie, w momencie wykonywania jakiegoś ruchu zbyt duże napięcie mięśni. Mięśnie są tak potwornie napięte, że ruch powoduje uszkodzenie tych mięśni. Zobaczcie, czyli nie tylko, że za słabe mięśnie, ale również zbyt napięte mogą być powodem problemów. No i teraz wspominaliśmy o tym skręceniu stawów. Ponieważ to jest dość częsta dolegliwość, więc proszę pamiętać o tym, że jeżeli skręcenie stawów się pojawia, czyli mamy ból, obrzęk, pojawi się bardzo często krwiak, to takie skręcenie może wiązać się z uszkodzeniem torebki stawowej, może wiązać się z uszkodzeniem przyczepów ścięgien, więzadeł, a nawet pęknięciem kości, czy nawet złamaniem kości. W związku z tym, jak mamy skręcenie kostki albo stawu kolanowego i widzicie, że to nie jest jakaś delikatna opuchlizna i rzeczywiście ruchomość w stawie jest bardzo ograniczona i wiąże się to z silnym bólem i jeszcze pojawia się krwiak, to sobie nie żartujemy, robimy zimny okład i lecimy do szpitala. Tak? Pamiętajcie, że technika okładów polega na tym, że najpierw kładzie się zimny okład, żeby zmniejszyć obrzęk, a po jakimś czasie, jak się ustabilizuje i obrzęk się już nie pojawia,
to wtedy damiemy ciepłe kompresy po to, żeby szybciej usuwać te zniszczone, czyli jakby pozwolić na szybsze gojenie się tkanek, tak? Zawsze w tej kolejności. Nie rozgrzewamy uszkodzonej tkanki w momencie uszkodzenia. Schładzamy ją. Zresztą myślę, że na meczach różnych obserwujecie, jak lekarze, którzy prowadzą tych zawodników, mają takie spraye i różne kompresy, które mają w najkrótszym czasie schłodzić miejsce uszkodzenia. Oczywiście, jeżeli skręcenie jest lekkie i nieuciążliwe, no to możemy ograniczyć, nie wiem, chodzenie, podnieść kończynę do góry, usztywnić staw opaską elastyczną, tak, nie ma żadnego problemu, zimne kompresy, ewentualnie jakieś maści przeciwbólowe. Natomiast przy silnym skręceniu zawsze pamiętajcie, że idziemy sobie do lekarza. Niestety przy bardzo dużym napięciach, które pojawiają się przy, no szczególnie w zimie, słuchajcie, może dojść do zerwania ścięgien lub więzadeł. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, sytuacji, kiedy dojdzie do zerwania ścięgna lub więzadła, że nie konsultujecie tego z lekarzem. I dlatego, że może istnieć konieczność operacji zespolenia ścięgna lub więzadła. Jeżeli tego nie zrobicie, to może dojść do, no niestety, ale takiego uszkodzenia stawu, że już później operacja w późniejszym czasie będzie dużo trudniejsza, a w niektórych sytuacjach powrót do pełnej sprawności może być niemożliwy. Także zobaczcie, działa fizyka, są ścięgna, są więzadła, są torebki stawowe, są stawy, są kości. Nie żartujemy sobie. Domena ortopedia, neurologia, rehabilitacja, no niestety w zimie są bardzo zapracowani, także od czasu do czasu, jak się komuś, nie daj Boże, coś przytrafi, no to sobie nie błahostki, tylko lecimy do szpitala. I tutaj już wchodzimy w ten obszar poza interwencją lekarza i rehabilitacją. Słuchajcie, ja sobie osobiście nie wyobrażam leczenia tego typu urazów bez podawania kolagenu, witaminy C i substancji odbudowujących ściany, torebki stawowe, maść stawową, powierzchnie stawowe, czy nawet kości. Glukozamina, chondroityna, kwas hialuronowy, słuchajcie. Nie wyobrażam sobie leczenia bez suplementacji. Ono nie dalej jak wczoraj, słuchajcie, miałem taką sytuację, gdzieś tam jakiś znajomy rozmawiał ze mną na temat stanowiska lekarki, której przedstawiono to, że młody człowiek suplementuje na substancje odżywcze. Młody człowiek, tak, aktywny gdzieś tam sportowo i tak dalej. No i lekarka stwierdziła, że to jest kompletna bzdura i że te suplementy to w ogóle nie mają sensu. Jest mi przykro słyszeć coś takiego, że osoby, które kończą te same studia, twierdzą, że podawanie kolagenu, witaminy C, glukozaminy, chondroityny, kwasu hialuronowego to jest kompletna bzdura w regeneracji stawów i w wzmacnianiu organizmu. Słuchajcie, no jedyny mój komentarz jest taki, że po prostu zrobiło mi się przykro, że tego typu sytuacja ma miejsce. Myślę, że każdy z Państwa, który na co dzień ma kontakt z tego typu urazami, czy nawet obserwujecie reakcję swojego organizmu na suplementy, widzicie, jakie efekty, jak szybciej ten organizm się goi, jakie efekty potrafimy osiągnąć dzięki suplementacji u osób, które gdzieś do nas trafiają na konsultacje fitoterapeutyczne czy dietetyczne do Naturde. Także pamiętajcie, w momencie, kiedy mamy wzmocnić ścięgna, krwiaki czy różne urazy, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, nigdy nie ignorujemy suplementacji. I teraz kilka też takich elementów przypominających, słuchajcie, bo będziemy pomalutku przechodzić sobie na to, co powinniśmy suplementować, żeby nasz organizm był silny. Ja myślę, że to dla Państwa jest błahostka, żeby sobie z tego zdajecie sprawę, ale muszę Państwu powiedzieć, że ja jeszcze do niedawna ignorowałem podawanie kolagenu jako takiego, tak?
Człowiek się uczy całe życie. Przyznaję się, słuchajcie, że jakiś czas temu, obserwując różne badania, nie spotkałem się z dobrym badaniem potwierdzającym, że sam kolagen, że suplementowanie kolagenu ma sens. Wydawało mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu podawanie aminokwasów, z których nasz organizm buduje kolagen. No ale się okazało, że są badania, że kolagen, po prostu kolagen, warto suplementować, ponieważ on się po prostu wchłania, pomimo swojej wielkości, słuchajcie. I teraz, czy, no, nawet z perspektywy opinii tej uroczej lekarki o tym, że suplementacja nie ma sensu. Zobaczcie, wiemy o tym w medycynie, że okres półtrwania kolagenu, czyli to jest taki czas, w którym kolagen po prostu jest zniszczony już w mniej więcej w połowie swojej objętości. To jest kilka miesięcy. To nie jest 50 lat, że w ciągu 50 lat kolagen, który mamy w organizmie, ilość zmniejszy się o połowę. Nie. Kilka miesięcy. I teraz organizm nie kumuluje nadmiaru kolagenu, jaki wyprodukuje. Czyli macie dwa fakty. Po pierwsze, ilość kolagenu spada. Po drugie, kolagen nie kumuluje się. Co to oznacza? Jeżeli macie rozpad kolagenu i brak kumulowania, to nie ma innego wyjścia, jak chcecie mieć silny organizm, silne kości, silną skórę, tak, powięzi, stawy, musimy jeść i suplementować kolagen. W przeciwnym wypadku po prostu ilość tego kolagenu, tak jak na tym obrazku, będzie stopniowo spadać. Mówi się, że mniej więcej od 30 roku życia już powinniśmy zacząć suplementować kolagen. To jest must have tak zwane, czyli w naszych domach musi być kolagen. Jak skończymy 30 lat, szczególnie panie, na którym zależy na tym, żeby były zawsze piękne, nie wyobrażam sobie, żebyście były piękne, takie jak chciałbyście, bez suplementacji kolagenu i bez odpowiedniego odżywiania. Tak, tutaj macie też pracę, jak państwa to interesuje, jest praca potwierdzająca, że peptydy z kolagenu wchłaniają się do organizmu i uwaga, służą do budowy kolagenu ludzkiego. Tak, jak ktoś z państwa chce, mogę państwu wysłać tą pracę. Ważna rzecz, bo mówimy tutaj o takim zimowym czasie, gdzie kości czasem też chrupną, kolagen jest również materiałem budulcowym w kościach, czyli zobaczcie, aż 90% masy organicznej, bo mamy masę organiczną i nieorganiczną, tak? Tutaj mówimy o masie organicznej kości, to jest kolagen w połączeniu z wapniem, magnezem i fosforem, a brak kolagenu zwiększa kruchość kości i podatność na złamania. Także zobaczcie, że to jest absolutnie niezbędna rzecz. Teraz, ile kolagenu suplementować? Słuchajcie, tak circa about, bo to można bardzo łatwo obliczyć, ale mniej więcej 5 gramów dziennie suplementujemy plus dieta. Natomiast od 60 roku życia suplementujemy 10 gramów kolagenu dziennie plus dieta. Zapamiętajcie, do 60 roku życia 5 gramów, od 60 roku życia 10 gramów. I jest dostępny również kolagen, słuchajcie, i to jest fajne, on jest w proszku, także dawka może być naprawdę duża w momencie, kiedy sobie go zastosujecie. Czyli 5 gramów takiej mieszanki, która zawiera bardzo dużo kolagenu, są fosfolipidy z nasion słonecznika, dlatego że tutaj to mamy specjalną formułę liposomalną. Mamy kolagen morski, tak, który się bardzo fajnie wbudowuje w nasze tkanki. No i mamy też membranę białka jaja kurzego, która też zawiera kolagen, kwas hialuronowy, bez którego no nie ma elastyczności wielu tkanek, szczególnie chrząstki, bo kwas hialuronowy, jak wiecie, łączy gigantyczną ilość wody, czyli stawy dzięki temu są elastyczne. No ale mamy też ekstrakt z gorzki pomarańczy z bioflawonoidami, ekstrakt z pestek winogron oraz cynk. Czyli taka wielopotencjalna, jak to nazywamy, mieszanka. No i Artrepain. Muszę przyznać, że to jest jedna z moich ulubionych mieszanek, dlatego że
Ona wspomaga osoby ze stanami zapalnymi, słuchajcie. I to właściwie różne rodzaje tych stanów zapalnych można mieć. I jak się omega-3 połączy z OptiArt Repain, z tymi ekstraktami, które tutaj są, to te osoby ze stanami zapalnymi widzą w bardzo krótkim okresie czasu wycofywanie się tych stanów zapalnych. Czyli mamy sosnę górską, tak, aktywność chrząstki stawowej. A tak, jeszcze raz tu odpowiem, bo tutaj pani Barbara pyta, przez jakiś czas powinno się suplementować? Całe życie, od 30 roku życia. Jeżeli poważnie traktujemy informację medyczną o farmakokinetyce i farmakodynamice w ogóle kolagenu, jak się wchłania, jak się dystrybuuje i jaki jest okres półtrwania, kolagen suplementujemy przez całe życie, od 30 roku życia. Do 60 roku życia 5 gramów, a od 60 roku życia w górę 10 gramów dziennie. Taka powinna być dawka kolagenu, jeżeli chcecie mieć odpowiednią ilość kolagenu do odbudowy organizmu. Pamiętajcie, że ilość kolagenu spada, czyli no, trzeba go jakoś do tego organizmu dostarczać. Samo jedzenie może nie wystarczyć. Kadzidłowiec indyjski, słuchajcie, niezwykle ciekawe ekstrakty dla osób, które chcą wzmocnić swoje stawy i mięśnie, tak? Tutaj one mają specyficzne też działanie, dlatego że są podobne do substancji, które również wpływają pozytywnie na wszelkie stany zapalne. Tak, wspomaganie. No, mówimy tutaj, słuchajcie, o urazach różnych. Każdy uraz, każdy wyczynowy uprawianie sportu, czy taki wysiłek jakiś, jak nasze dzieciaki pojadą sobie, czy my razem z nimi na jakieś ferie zimowe, słuchajcie, to każdy taki wysiłek, to w tych mięśniach, w stawach, w kościach może pojawić się stan zapalny. Więc możecie sobie po prostu wziąć ze sobą taką mieszankę na tak zwane wszelkie wypadek. Wierzba biała. W ogóle wierzba biała to jest kora wierzby białej, to jest prekursor kwasu salicylowego i później kwasu acetylosalicylowego, czyli jedna z firm sobie wyprodukowała z tego aspirynkę. Zobaczcie, że w roślinach są również te substancje, które, z których później możemy czerpać i w nowoczesnej fitoterapii właśnie te ekstrakty z wierzby białej przede wszystkim tam, gdzie są stany zapalne. No ale mówimy o Art Repain, więc i to samo wiązówka, słuchajcie, błotna. Dokładnie ten sam mechanizm działania, ona jeszcze dodatkowo wzmacnia regenerację tkanki łącznej, mięśni i ścięgien. Czepota puszysta, no to wiadomo, że głównym zadaniem czepoty puszystej jest jakby wspieranie systemu odporności, ale też ten nasz organizm można potraktować czepotę jako silny adaptogen, czyli w reakcji gdzieś na uraz, gdzie mogą pojawić się nawet wolne rodniki, gdzie mamy reakcję zapalną, a reakcja zapalną jest częścią reakcji odpornościowej, czepota puszysta stabilizuje tą sytuację, czyli jakby zmniejsza to narażenie na negatywny wpływ stanów zapalnych. Molibden, który jest niezbędny do utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych i tutaj mówimy też o pozytywnym wpływie na regenerację kolagenu w organizmie. No i nie wyobrażam, słuchajcie, myślę, że jak mamy, może są osoby też nowe wśród nas, ale też, szanowni państwo, no jedno z ciekawszych połączeń, OptiArtroflex i OptiArtRepain, czyli preparat w kapsułkach i preparat w syropie, one się wzajemnie uzupełniają. Ja tylko przypomnę państwu, że zastosowanie preparatu w kapsułce, czyli OptiArtRepain, służy do podania silnych, stężonych ekstraktów roślinnych, które wspierają poprawę stanu zdrowia u osób, przede wszystkim mówimy tu obrzęk, ból, zaczerwienienie, czyli stan zapalny. Natomiast w jednej kapsułce mieści się 500 mg, czyli pół grama. Czyli jeżeli chcecie podać dużą dawkę jakiejś substancji regenerującej, czyli na przykład chcielibyście podać 5 gramów kolagenu, to łatwiej jest podać kolagen w proszku, w
którym macie łyżkę, gdzie jest 5 gramów mieszanki, niż brać ją w kapsułkach. Dlatego, że musicie wziąć 10 kapsułek, żeby mieć 5 gramów. Czyli teraz po co to mówię? Żebyście Państwo wiedzieli, że postać kapsułki służy do podania stężonych ekstraktów roślin, natomiast postać w syropie, gdzie podajecie na łyżeczce czy na łyżce na przykład takiej do zupy 15 gramów. Słuchajcie, jak to tak szybko policzycie, to 15 gramów to jest 30 kapsułek po pół grama. Taka jedna łyżka takiego syropu odpowiada 30 kapsułkom. Czyli mamy różną postać farmakologiczną i syrop służy do podania dużej ilości substancji odżywczych, a kapsułki służą do podania dużej ilości ekstraktów roślinnych z roślin aktywnie wspierających, tak, osoby, które cierpią z powodu stanu zapalnego. Czyli jak zobaczycie na zawartość substancji w Opti Arthroflex, to zobaczycie również niektóre rośliny, tak jak kadzidłowiec, tak, czy imbir, czy wiązówka. Ale zwróćcie uwagę, że mamy tutaj bardzo dużą dawkę siarczanu, chondroityny, kolagenu, glukozaminy, kwasu hialuronowego. Po to jest w syropie, żebyście za jednym razem, biorąc łyżkę stołową 15 gramów Opti Arthroflex, podali do organizmu dużą dawkę substancji budulcowych. A jak bierzecie jedną kapsułkę, czyli Artrepain w kapsułkach bierzemy rano i wieczorem, dwa razy dziennie po jednej, to żebyście mieli rano i wieczorem dużą dawkę ekstraktów roślinnych. Tak? Bo tam są zagęszczenia 10 do 1, czyli bardzo silne ekstrakty roślinne. No dobrze, szanowni Państwo. W okresie ferii życzę wszystkim Państwu, a szczególnie dzieciakom, świetnej zabawy. No i takiego przygotowania, słuchajcie, do wypoczynku zimowego, żeby się Wam, nie daj Boże, nigdy nie przytrafiło żadne nieszczęście na żadnej śliskiej drodze czy gdzieś tam na tym śniegu, żebyście mieli, ja przyznaję, tak jak ja, mieli szczęście i radość w tych zimowych sportach, które ja osobiście uwielbiam. Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam, kocham jeździć na nartach. Także życzę Wam wspaniałego wypoczynku zimowego. Nasze dzieciaki na Śląsku od dzisiaj zaczęły ferie przez 2 tygodnie. Także wszystkiego dobrego. Proszę sobie pamiętać w zimie o suplementacji witaminy D3, o suplementacji, jak gdzieś jedziecie w góry, Artrepain, Arthroflex, kolagen, tak? To, co żeśmy sobie przypominali. Ja tu zaraz sobie gdzieś znajdę ten slajd z tą mieszanką. O, właśnie. Czyli zobaczcie, bardzo prosta i bardzo skuteczna mieszanka. Kolagen, ekstrakty roślinne w kapsułkach Opti Arthrepain, kiedyś nazywany potocznie kręgosłup, tak ta mieszanka się nazywała, i zdrowe stawy Opti Arthroflex, mieszanka w syropie zawierająca duże dawki substancji budulcowych. Także wszystkiego dobrego, radości i wszystkiego najlepszego na najbliższy tydzień. Ja zapraszam bardzo serdecznie w środę wszystkich Państwa do Kalet, również tych, którzy chcieliby po prostu napić się kawy, herbaty i porozmawiać, bo jak tylko jest okazja, osoby, które tam przyjeżdżają, siadamy sobie na pięterko, słuchajcie, pyszna kawa i herbata, dziewczyny nam robią, Justyna i Basia, różne smakołyki. Zresztą, uwaga, ale nie przynosimy słodyczy, dobra? Jak ktoś ma jakieś takie keto ciastka z kokoski, bez cukru albo tego typu patenty, to wszystkie mile widziane. Kawa i herbata, słuchajcie, wliczone do fantastycznego spotkania i miłej atmosfery. I za tydzień kolejny webinar o godzinie 20, na który już serdecznie Państwa zapraszam. Także wszystkiego dobrego. Dzielcie się tymi informacjami ze swoimi znajomymi, żeby jak pojadą sobie na narty, na łyżwy, czy gdzieś pospacerować w górach, żeby wracali zdrowi i wypoczęci.
a nie tam z jakimiś kontuzjami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.